Spodziewaliśmy się tego, że drużyna RJP z Warszawy postawi nam trudne warunki, że to będzie bliski mecz i takim meczem właśnie się okazał być. Cieszymy się, że jak to zazwyczaj w naszym przypadku bywa, ta druga połowa gdzieś tam nam się dobrze udała i potrafiliśmy odskoczyć w końcówce i dowieść zwycięstwo. Natomiast na pewno ten mecz dużo nas kosztował wysiłku, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. No, ale tak jak mówię, spodziewaliśmy się tego. Jest to też pierwszy turniej taki o randze mistrzowskiej w tym sezonie. W związku z tym dopiero wchodzimy na te nasze wysokie obroty i spodziewamy się, że z każdym kolejnym meczem będzie lepiej. Na pewno musimy poprawić intensywność defensu, ponieważ tutaj tego trochę brakowało i skuteczność tego defensu, bo zazwyczaj to u nas działa dużo lepiej, dużo częściej wybraniamy dyski i przejmujemy je od naszych przeciwników. No i konwertowanie po tych tak zwanych ternach, czyli przejęciach dysku od przeciwników, czyli zdobywanie po prostu punktów przez naszą linię obronną. W dzisiejszych warunkach, które są dość wietrzne, jakby rzuty są naprawdę ciężkie do wykonania, więc to jest bardzo mocny przeciwnik, stąd taki bliski wynik meczu. Początkowo drużyna zaczynała w ataku, więc my byliśmy jednym punktem do tyłu. Później dwukrotnie nam się udało przełamać przeciwnika i jakby w ten sposób po prostu wygraliśmy mecz. We umiejętności czytania torów lotu dysków w wietrze są bardzo ważne i ważne jest również dostosowanie taktyki w trakcie spotkania do warunków pogodowych, jakie mamy w danym momencie, czyli na przykład oddawanie dłuższych rzutów z wiatrem, pod wiatr z kolei zazwyczaj granie krótszymi podaniami, pewniejszymi. No jest tych taktyk naprawdę całkiem sporo, ale tak ten aspekt jest bardzo ważny, aby uwzględniać właśnie wiatr w swojej taktyce. Faktycznie jesteśmy drużyną, która będzie broniła po raz kolejny tytułu Mistrza Polski. Walczymy o to, aby zdobyć ten tytuł czwarty raz z rzędu. W związku z tym no, jest to nie lada sztuka. Dodatkowo nie ułatwia nam zadania to, że w tym roku mamy trochę przebudowę składu w naszej drużynie. W związku z tym wprowadzamy świeże osoby. Także przebudowujemy skład. Niemniej będziemy robili wszystko, żeby udźwignąć tę presję, żeby obronić tytuł trzeci raz, a tym samym czwarty raz zdobyć tytuł Mistrza Polski. Od kwietnia do właśnie połowy czerwca prowadzimy otwarte treningi. Wszystkie jakby dane można zobaczyć u nas na profilu na Facebooku albo do nas napisać, także zapraszamy do kontaktu. Treningi są otwarte dla wszystkich, dla dziewczyn, dla chłopaków, dla osób, które pierwszy raz będą miały dysk w rękach albo dla osób, które już coś rzucały w parku. Zapraszamy właśnie od 18 roku życia. Można zacząć w każdym wieku. Są osoby, które zaczynają w wieku 26 lat i naprawdę można dojść do fajnego poziomu gry. Na pewno jakby nie ma ograniczeń wiekowych w tej dyscyplinie. Wiadomo, jak w każdym sporcie lepiej zaczynać od małego, ale dla osób przed 30 też znajdzie się miejsce i też zapraszamy, żeby sprawdzić jak po prostu gra się w Ultimate Frisbee.